finansowe. Natomiast jeśli ktoś widzę, że ktoś ewidentnie mnie po prostu oszukał, to no to już nie daję drugiej szansy, bo po co? Jest 7 miliardów ludzi na Ziemi, ja nie mam czasu w życiu po prostu, żeby ciągle przebywać z ludźmi, którzy właśnie zawodzą moje zaufanie. Nie mam czasu. Mam na tyle przyjaciół, ludzi, którzy chcą mnie poznać, którzy chcą ze mną przebywać, chcą się ode mnie uczyć, mam swoją rodzinę, jedną, drugą, jedną w Polsce, jedną w Tajlandii, więc nie mam czasu po prostu na takich ludzi. Jeśli ktoś nie jeśli ktoś nie docenia tego po prostu danego zaufania i miesza je z błotem, no to wtedy nie muszę przebywać z taką osobą, więc ty też staraj się po prostu, jeśli ktoś cię ciągle zawodzi, przestań dawać kolejne szanse takim ludziom. Niech oni się sami zmienią, może kiedyś przyjdą, przeproszą, pokażą, że rozumieją, na czym polegał ich błąd i wtedy okej, możemy pomyśleć. Ale do tego czasu po prostu skup się na innych, jest wystarczająco ludzi, z którymi naprawdę możesz trzymać fajny kontakt w życiu i nie będziesz wcale czuł zawodu.